Założyciel wielu klasztorów pustelniczych, święty Hilarion, rodem był z Tabaty, z Palestyny. Rodzice jego pogańską wyznawali religię i w niej syna wychowali. Ponieważ wielkie do nauk miał zdolności, wysłali go do Aleksandrii. Tu słuchał rozmaitych mistrzów i zetknął się z filozofami chrześcijańskimi, a przekonany o prawdziwości religii świętej nawrócił się, przyjął chrzest święty i postanowił bogomyślne wieść życie. Wielkiej sławy w Egipcie zażywał pustelnik Antoni. Do niego poszedł Hilarion i zamieszkał przy nim kilka miesięcy, ucząc się umartwienia i pobożności. Spodobało mu się to życie ostre i pokutnicze. Wrócił do domu, rozdał braciom i ubogim majątek, sam zaś poszedł na puszczę około Gazy, gdzie żywił się owocami leśnymi i korzonkami. Wysechł tak, że pozostała na nim skóra i kości. Jedną tylko szatę nosił skórzaną na upały i na zimna nocne. Czas na modlitwie i rozmyślaniu przepędzał, a gdy pokusy nań uderzały, pięściami bił się w piersi i przez 2 lub 3 dni do ust niczego nie wziął. Opadli go zbóje i dziwili się, że ich się nie lękał. Goły rozboju się nie boi, odpowiedział. A gdybyśmy cię zabili, każdego dnia przygotowuje się na dobrą śmierć. Skruszyli się zbójcy i poprawili. Wielu ludzi poczęło się garnąć do Hilariona, pragnąc pod jego kierunkiem umartwione prowadzić życie. Budował dla nich klasztory i zaprawiał do pokuty i pracy. Klasztorów tych kilkadziesiąt założył w Palestynie i Syrii. Kiedy wstąpił na tron Julian Apostata i pogaństwo przywracać począł, starosta Gazy burzył klasztory, pustelników rozpędzał i Hilariona szukał, chcąc go zabić. Uszedł wtedy Hilarion do Libii, a stąd puścił się do Sycylii. Tu w górach zamieszkał i wielu towarzyszy zostawił. Ścigany pojechał do Dalmacji, a stąd na Cypr. Wszędzie do życia umartwionego ludzi zachęcając i klasztory w miejscach samotnych zakładając. Zmarł na Cyprze, mając lat 80. Konając mówił, wynijdź, duszo moja. Przeszło 60 lat służysz Chrystusowi, ciesz się więc śmiercią, że cię z nim połączy.